W latach 80. XIV wieku Wisła parokrotnie zmieniała swój nurt. W rezultacie trzy wioski, Szczurowa, Brzegi i Grabie, znalazły się na prawym brzegu Wisły. Kiedyś były częścią państwa rusiecko-branickiego. I tutaj właśnie w Grabiu Wierzbięta z Ruszczy, ten sam, który wybudował kościół w Ruszczy, wzniósł niewielki drewniany kościół. Zapewne jego część pochodziła z wcześniejszego kościoła, który stał w Woli Rusieckiej, dziś już nieistniejącej wsi. Ta parafia powstała już w XIV wieku, bo w 1386. Była na drugim brzegu obecnej Wisły, bo wiemy, że Wisła przebiegała różnymi korytami, te koryta zmieniała i ze względu na liczebność ludzi po danej stronie Wisły, ten kościół był przenoszony dwukrotnie. To jest drugie miejsce, na którym stoimy, gdzie na początku XVIII wieku ten kościół został postawiony po raz wtóry. Obecna polichromia i wystrój pochodzą z wieku XVIII, XIX, częściowo z początku XX. Ale między innymi zachowała się tutaj piękna, kamienna, gotycka chrzcielnica. Jest to właściwie jedyna taka gotycka chrzcielnica z terenu Nowej Huty, bo prawdopodobnie zarówno ten kościół, jak i chrzcielnica pierwotnie znajdowały się na miejscu nieistniejącej już dzisiaj wsi Woli Rusieckiej. No ale oprócz tego są i inne, bo podczas renowacji nawet ambona też pochodzi z wcześniejszych wieków, bo jest w 1601 roku została ufundowana, a więc po prostu jeszcze sprzed lokalizacji na tym miejscu. To jest moje zdjęcie zrobione w zeszłym roku przez przygodną osobę przed tą halą, areną, wiemy, piękną halą. Dlaczego ja to zrobiłem? Dlatego, że w czasach, kiedyśmy tu w większości zaczynali koszykówkę w Krakowie, to nie było żadnych hal, ale była koszykówka. Była na poziomie europejskim, a nawet światowym. Teraz mamy piękną halę w Krakowie i będziemy mieć koszykówkę. Ta hala dla mnie jest jakimś symbolem przyszłościowym. Wspaniały człowiek, nieprawdopodobny organizator, czego dowodem były wspaniałe imprezy o zasięgu europejskim w zakresie mini koszykówki. Lat przepracowałem w sporcie, na różnych stanowiskach trenerskich, działacza, a także organizatora. Przypadkowo trafiłem tutaj do Klubu Sportowego Hutnik w 1954 roku pracować z koszykarzami. Prowadziłem ten zespół, później byłem jakiś czas kierownikiem wyszkolenia w tym klubie. Pamiętam jako okres bardzo ciekawy, dlatego że miałem do czynienia nie tylko z koszykówką, ale także i z piłką nożną, i z boksem, i innymi dyscyplinami sportu. A przejąłem karki, które początkowo grały w drugiej lidze, ale w 1979 roku wprowadziłem tą drużynę do pierwszej ligi. Był bardzo takim surowym trenerem, wymagającym, trzymający bardzo mocno dyscyplinę. Tak z perspektywy czasu mogę to ocenić, był świetnym strategiem, dobre treningi prowadził i przy tym wszystkim potrafił zadbać o swoją drużynę. Przede wszystkim do wspomnień, kiedy stworzyć turnieje mini koszykówki, ligę mini koszykówki w Krakowie, którą opierałem nawet w pewnym sensie na NBA. Robiliśmy game, robiliśmy także całe zespoły z różnych dzielnic. I to w Krakowie było europejskie jambore. Przyjeżdżali fachowcy, którzy szkolili naszych nauczycieli. I wydaje mi się, że w tej chwili brakuje. W mleku to kwasy tłuszczowe, one też nie są najgorsze, bo tam mamy chyba około 25% tych krótko- i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które też będą dobrze wpływały na naszą florę bakteryjną jelita. Kwasy tłuszczowe to jest jedno, ale inne składniki zawarte w mleku to jest kolejna rzecz i wydaje mi się, że suma summarum, biorąc pod uwagę całościowo,
no to wydaje mi się, że mimo wszystko wychodzi na minus. To już jest trzecia edycja jesiennych kulinariów IMM w Ośrodku Kultury Norwida. My od jakiegoś czasu staramy się wychodzić z informacjami odnośnie żywienia, przygotowywać spotkania, właśnie prelekcje, warsztaty, żeby ludzie mogli dowiedzieć się czegoś więcej o sposobie odżywiania i o swoim zdrowiu, więc myślimy, że będziemy kontynuowali tradycję wykładów żywieniowych, warsztatów żywieniowych, bo cieszą się dość dużym zainteresowaniem. Muszę powiedzieć, że masło z naszej manufaktury ma lepszą konsystencję niż masło ze śmietany wiejskiej, ponieważ jest bardziej smarowne, bardziej jednolite. Kontrowersje wokół spożycia nabiału to jest kwestia w dużym stopniu etyczna, a nie do końca naukowa, bo z naukowego punktu widzenia nie ma wielkich braku predyspozycji do spożywania nabiału. Część osób rzeczywiście może mieć różnego rodzaju alergie, nietolerancje i to wyklucza spożywanie nabiału. Mleko nie jest najbardziej wartościowym produktem, jaki możemy włączyć do naszej diety, ale już na przykład kefiry, jogurty, produkty fermentowane czy sery wysokowapniowe jak cheddar, parmezan, mozzarella jak najbardziej. Polska plasuje się niechlubnie na czele, jeżeli chodzi o otyłość, już nawet wśród dzieci w Europie. Czynników wpływających na to jest bardzo dużo. Myślę, że przede wszystkim należy obwiniać wysoko przetworzoną dietę. Tutaj dieta wegańska jako odpowiedź na te problemy jak najbardziej może nam przyjść, podobnie jak w zasadzie każda nisko przetworzona dieta. Weganizm na pewno będzie tutaj bardzo dobrym pomysłem, bardzo dobrym rozwiązaniem. Coraz większa świadomość na temat stylu życia, na temat stosowanej diety, na temat tego, co jemy, chociażby też objawiająca się czytaniem etykiet produktów spożywczych. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry trend i nawet jeżeli by to była moda, no to tylko i wyłącznie wyjdzie na zdrowie zarówno ludziom, jak i zwierzętom.